Witam z tej strony Rafhart. W dzisiejszym odcinku będzie to poradnik zakupowy dla osób, które się mało znają na modelarstwie i mało znają się na historii, mało znają się na samolotach, a chcą zrobić prezent modelarzowi. Także warto ten filmik podesłać takiej osobie typu, nie wiem, mama, dziewczyna, żona, dziadkowie też mogą obejrzeć, jeśli tylko korzystają z YouTube'a. Słuchajcie, ja znowu jestem na mojehobby.pl z tego względu, że tak jak już setki razy to powtarzałem, ale powtarzam jeszcze raz. Mojehobby.pl nie płaci mi nic za to, a ma bardzo dużą rozbudowaną bazę ze zdjęciami, więc mogę tutaj Wam różne rzeczy pokazywać. Dlatego właśnie zaczynamy. Co jest najpopularniejsze? Najpopularniejszym prezentem dla modelarza, który składa modele plastikowe, jest albo model samolotu, albo model czołgu. Też są statki. No, kurczę, zależy kto co lubi. W dzisiejszym odcinku skoncentruję się na samolotach. I teraz tak, najpopularniejsza skala. Zobaczcie, możecie to sobie zobaczyć tutaj po lewej stronie. Mamy wszystkie skale wymienione, więc droga mamo, ciociu, babciu, dziewczyno, najbardziej popularną skalą jest skala 1 do 72. Jak sobie klikniemy na skalę 1 do 72, mamy podzielone na cywilne, wojskowe, akcesoria. Oczywiście każdy facet lubi składać samoloty wojskowe. I teraz tak. Przed pierwszą wojną, przed drugą wojną światową, druga wojna światowa i po drugiej wojnie światowej. Generalnie ja jestem tutaj zwolennikiem drugiej wojny światowej, ale jeśli wasz facet, chłopak, mąż lubi coś, nie wiem, przed drugą wojną albo po drugiej wojnie światowej, to musicie sobie wybrać jak gdyby to, co chcecie. Ale spójrzcie, jak tutaj to wszystko wygląda. Najbardziej obleganą tutaj jest druga wojna światowa, więc to jest można powiedzieć najbardziej popularne tutaj kategoria, którą możecie wybrać. I teraz co robimy? Tutaj macie wymienione po lewej stronie druga wojna światowa, tu macie wszystkie kraje, które tutaj uczestniczyły, albo są statki powietrzne tutaj z tych danych krajów pokazane. Na czym się warto skoncentrować? Ja bym zaczął od, zobaczcie, Polska 85. Ale nie, tutaj jest taki generalny trend. Niemcy i Rosja zaatakowały w 1939 roku Polskę. Więc jeżeli to jest początek wojny, to mamy właśnie tutaj do wyboru Polskę. I teraz czego się wystrzegać? Wystrzegać się jakichś takich dziwnych tutaj firm typu Big Model. Z tego względu, że tu są stare wypraski, czyli to jest stary model. Stary model, on kosztuje 21 zł, ale na to nie patrzcie. Co mogę ja polecić, jak gdyby jako doświadczony modelarz? Schodzimy sobie, zjeżdżamy sobie niżej. I pierwszą firmą, którą tutaj mamy, to jest Arma Hobby. Arma Hobby, o dziwo, nie ma, jest tylko jedna P11. Więc mogę polecić tutaj tą P11, mogę polecić Air Cobra, ale powiem Wam tak, jeszcze tutaj mamy IBG. Symbolem, taką można powiedzieć ikoną jest polska P11, więc jeśli nie wiem, chłopak, mąż, przyjaciel, nie ma P11 jeszcze w swoich zbiorach, a interesuje się drugą wojną światową, to obstawiałbym właśnie P11. Z czystym sumieniem tutaj mogę polecić. Mogę polecić na przykład tutaj tą P11 z Arma Hobby. Także mamy pierwszy samolot. Następnie, co tutaj jeszcze mamy? Mamy Niemcy. O, to już standard.
Standardowo Niemcy znane są. Moment, tutaj, dobra, bo mam tylko IPG wybrane. Niemcy. Standardowym samolotem niemieckim był Messerschmitt BF-109. I tutaj mamy po popularności, czyli tutaj mamy na przykład z Eduarda 109 Profi Pack Edition, to, czyli to znaczy, że tam jest dużo dodatków w środku, więc jeżeli chcemy coś takiego kupić, to może być na przykład właśnie coś takiego. Jedziemy dalej tutaj z tych 109. No na pewno tutaj Messerschmitt BF-109 Stamili. To jest też coś, co warto mieć. Tutaj ta Mija składa się sama. Ja też gdyby rekomenduję, jeżeli jak już, to wydać troszeczkę więcej, bo słuchajcie, jak sobie tutaj wrzucimy 109. Mamy 109, to tych 109 mamy dużo. Revel to już jest dosyć stary, mogą być tutaj nadlewki, da się z tego zbudować model jak najbardziej. Później mamy całą masę, zobaczcie, 109, mamy 124, tak? 124 wszystkie 109. Airfix też, ale to jak powiedziałem, rekomendowałbym po prostu wziąć albo Edwarda, albo Tamiję. Czyli mamy temat następnego kraju załatwionego. Co do modeli tutaj rosyjskich, tak zaczynając od początku tutaj wojny, zaraz zobaczymy, czy tutaj, no, gdzie to jest. Jest ZSRR. Po popularności znowu mamy tutaj. Ale to bym sobie darował. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest polski producent. No nie ma Army. Nie ma Army. Nie wiem, dlaczego nie ma Army. Tu jest Air Cobra, ale to jest taki przebierany troszeczkę, bo to jest amerykański samolot, który został wysłany do Związku Radzieckiego i tam walczył. Więc... O, jest. Nie wiem, dlaczego go nie było. Tutaj jest akurat taki expert set, czyli taki bardziej rozbudowany, ale o, jest w ten sposób. Tutaj trzeba kliknąć, żeby było więcej. Tutaj mamy sowieckich asów, albo tutaj mamy też tutaj w innej służbie. Ja bym rekomendował z tych albo ekspert, zależy wszystko od tego. Od umiejętności, ale jeżeli to jest początek zabawy w modelarstwo, to ja bym tutaj brał na przykład tutaj ten. Tu są ciekawe malowania. Tu są ciekawe malowania. Więc tutaj możemy albo wziąć tego, albo wziąć tego. Tutaj jest, co prawda, tutaj masek nie widzę, żeby były. Nie ma masek, bo tutaj w tym ekspercie są. Ale zawsze, zawsze jeśli kupicie na przykład taki zestaw eksperta, to tu jest blaszka fototrawiona, to są maski. Maski służą do tego, żeby okleić kabinę na przykład i ją ładnie pomalować. O, tutaj też jest na przykład niemieckie malowanie, nie? Także, jeśli chodzi o rosyjski samolot, to jest to. Później. Co? No Wielka Brytania oczywiście, tak? Gdzie tutaj mamy? Tu mamy Wielką Brytanię. Zauważcie, 320 samolotów. I tutaj możemy sobie poszaleć. Możemy... O, Mustang. Mustang też nie jest brytyjski, tylko amerykański, ale też bardzo fajnie zrobiony tutaj z firmy Arma Hobby. Popularność. Na pierwszym miejscu Spitfire, więc ja tutaj nic więcej nie dodam. To jest taka ikona. Jest Spitfire, później jest Hurricane. I to są dwa samoloty, które brały udział w II wojnie światowej i na pewno, jeżeli ktoś się interesuje tylko II wojną światową, nie ma jeszcze w kolekcji,
Ale też pozwólcie, bo to też jest taki kupowanie nowego modelu też ma taki plusik, bo jeśli nawet ktoś ma, to jakiś czas temu zrobił, to warto zwrócić uwagę na to, że te wszystkie modele, zobaczcie. Tu mamy jedno malowanie, tu mamy drugie malowanie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Więc nawet jeśli ktoś ma w swojej kolekcji już taki tutaj charakterystycznego Spitfire'a zrobionego i wy kupicie mu następnego, to on może zrobić go w innym malowaniu. I to też będzie zadowolony z prezentu. Taki jest plus modelarstwa. To nie jest na przykład, nie wiem, jak strzelam klocki Lego, że można zrobić tylko, chociaż z klocków Lego też można zrobić różne zestawy, ale w modelarstwie jest to fajne, że możemy, przeważnie jest, jakikolwiek model kupujemy, ma więcej niż jedno malowanie, chyba że faktycznie tu też możecie na stronie sobie sprawdzić, czy on ma jedno malowanie, czy więcej malowań. Wystarczy wejść i zobaczyć tutaj, ile jest planszy barwnych. Tu są na przykład cztery plansze barwne, więc z całą dozą pewności możemy powiedzieć, że tu są cztery malowania. Czyli w czterech różnych malowaniach można to zrobić ten model. Ok, więc Spitfire'a mamy. Hurricane. Tutaj mamy z Airfixa, ale ja bym tutaj znowu, nie wiem czemu się uparłem na tą armę hobby, ale naprawdę fajne modele arma hobby wydaje. I tutaj mamy na przykład różne Hurricane'y. O, tutaj taka limitowana edycja Hurricane'a. Tego tutaj, ten też jest, to jest jedynka. To są takie ikoniczne samoloty, które brały Polacy na tym latali, brały udział w bitwie o Wielką Brytanię. Polskie jednostki tutaj na tym walczyły, więc jak najbardziej tutaj duża rekomendacja z mojej strony. Dobra, i teraz tak, z czym się jeszcze druga wojna, no, na pewno Stany Zjednoczone, czyli USA. Mamy USA i tutaj już po popularności, proszę bardzo, mamy P-51, Mustanga, nic więcej Wam nie potrzeba, 122 zł. Jeśli to jest za dużo, zawsze możemy tutaj celować w niższą półkę. I na przykład wziąć takiego Mustanga z Airfixa. On nie będzie tak dobry jak tutaj ten Mustang z Arma Hobby, ale też przedstawia tutaj w jakimś stopniu odzwierciedlenie tego prawdziwego samolotu, który był takim synonimem, można powiedzieć, amerykańskich sił powietrznych. Tutaj generalnie dość dużo jest tego wszystkiego, tak? Mi najbardziej się kojarzy. Stany Zjednoczone właśnie kojarzą się z Mustangiem. Jest też Thunderbolt. Też ikoniczny samolot, ale myślę, że bardziej popularny. Zresztą sobie możemy zobaczyć, albo sobie nie możemy zobaczyć. Tu jest P-51 wpiszemy. P-51. No jest tego cała masa, także i też unikałbym tych tutaj tanich za 21 zł modeli, ponieważ no, one nie przedstawiają dobrej. Zobaczcie, tutaj mamy za 21 zł model. Jak wejdziemy sobie tutaj na zdjęcie, tu są kiepskie zdjęcia, ale tu ramki też są kiepskie, więc to kiepsko wygląda. Zobaczcie. Więc to też nie jest fajne. Tutaj, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Dobra, no ja tutaj zobaczę, pokażę Wam jeszcze, jak tutaj wygląda ten Mustang. Zobaczcie. Zresztą możecie wejść do mnie na kanał, tam są inboxy tych modeli też. Mustanga jest zupełnie inna jakość, zupełnie inny model niż ten tutaj za 21 zł. Wiem, drogi, ale czasami warto po prostu dać więcej
mieć pewność, że prezent się spodoba, a nie wyląduje gdzieś tam na półce do złożenia kiedyś tam. P40 też jest amerykańskim tutaj myśliwcem, ale tak jak powiedziałem, ja bym tutaj rekomendował, no ta Mija również 47 zł kosztuje ta Mija, ale tak jak powiedziałem, Arma Hobby jest lepsza. Dobra. Więc mamy tak, mamy tutaj wszystkich głównych graczy, jeśli chodzi o tutaj teatr europejski. Zresztą jak sobie tutaj wyjdzie się, no są jeszcze Włochy. Włochy, czy ja tu coś mogę zarekomendować, jeśli chodzi o... No jest tutaj troszeczkę, no tutaj 202 z Italerii też można, jeżeli tutaj nie odstrasza nikogo to cudowne malowanie, które jest, bo naprawdę to fajnie wygląda, ale zrobić takie malowanie to już jest inna historia, nie? Mamy tak, z głównych tych największych państw, czyli ZSRR, mamy Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, USA, Polska. No wiadomo, Polska to z sentymentu, no bo tutaj, ale słuchajcie, polski model jest aż 85, także to też o czymś mówi. Jeśli chodzi o Niemcy, to jest 524, to już w ogóle, ale jest też jeszcze Japonia, tak? I tutaj jeszcze patrzę, o czym zapomniałem, ale to chyba wszystko tutaj. Jeśli chodzi, no jeszcze jest Francja. Francja 63 modele tylko. W tej chwili w sprzedaży. Z takich, no jest tutaj taki leciwy model. 714 Cyklon. Ale on tutaj nie za ciekawie wygląda. I tutaj jedyną takim, można powiedzieć, alternatywą. Chociaż nie wiem, tutaj można by powiedzieć, że te dwa modele jak gdyby. Tutaj macie 714 i 520. To są takie, można powiedzieć, najbardziej popularne. No jeszcze jest Blosz, ale tak jak mówię, no z tych trzech można coś wybrać. Z tym, że tego nie polecam. Ten jest ok, z tego co wiem, i ten też będzie ok. Zwłaszcza, że można go zrobić też tutaj, zobaczcie, w polskim malowaniu, więc z tym, że to nie jest taki super, to jest short run, czyli tutaj jak gdyby jakość tych wyprasek nie jest też taka jak normalnego modelu freskowego. Musiałbym się zagłębiać tutaj że tak powiem, w to, jak to jest robione i tak dalej, ale tego nie chcę robić. Powiem tylko, że po prostu to jest gorzej tutaj jak gdyby wykonane niż na przykład Arma Hobby, czy Tamiya, czy nowsze modele tutaj Hasegawy. Dobra, Francja i jeszcze jest Japonia. Japonia to jest pierwsze co, to do głowy przychodzi nie Ki 84, które też mogę polecić, ale zero. Szukamy tutaj 0. To czy tutaj znajdziemy? No w tej chwili tutaj mamy Mitsubishi A6 M2B 0. Może wpiszemy sobie 0. I tak, jeśli chodzi o 0, to mamy z Airfixa. Mamy Tamiye, mamy Hasegawę i mamy Akademy. I teraz jeśli tutaj miałbym coś polecić, to chyba tak, to zero robiłem, jest ok, ale nie wiem czy tutaj Tamiya nie byłaby lepsza. Trzeba byłoby sprawdzić po prostu kiedy tutaj te wypraski były robione. Czyli kiedy został zrobiony model. No ta Mija to jest ta Mija, no tutaj nie ma co dużo tutaj ukrywać. Samolot fajny, ładny, może się podobać, więc na spokojnie tutaj też to zero, które robi Airfix, też nie jest złe. Więc wybór jest
tak naprawdę Airfix, Tamiya i Akademii. Ja bym z tych trzech jak gdyby wybierał, to już tam zależy generalnie od Was. Chociaż tutaj z Akademii to tak może na trzecim miejscu, bo pamiętam, że był jakiś chyba problem z kalkomaniem. Jak zawsze w Akademii może to już poprawili, może nie. Więc tak by to wyglądało. Czy o czymś zapomniałem? Nie, no mamy chyba wszystkie najbardziej popularne. Jeszcze ewentualnie mogę wrócić do Niemiec. I teraz ukazała się nowość ME 410 od Airfixa. On, że tak powiem, wyszedł na dniach. Też możecie sobie zobaczyć tutaj 17.11 dodane do katalogu, czyli można powiedzieć, że to jest świeżynka taka. I tak to wygląda, więc jeżeli chcecie zaskoczyć swojego faceta albo zrobić prezent, nie wiem, wnukowi, to na pewno tego nie ma jeszcze, chyba że kupił już, ale to jest nowość, więc to możecie tutaj jak najbardziej kupić. A 190 jeszcze, jeśli chodzi o 190, macie tutaj dosyć fajną 190, Focke-Wulf 190, tu jest A8 wersja, profi paku, to jest też można powiedzieć, że chyba drugi pod względem popularności samolot niemiecki z okresu II wojny światowej, całkiem ciekawe malowania. Ja go budowałem chyba z Revela, ale tak jak powiedziałem, świat idzie do przodu, wydawane są nowe modele, więc jak najbardziej polecam Eduarda, jeśli chodzi tutaj o tego Focke-Wulfa. Zresztą zobaczcie sobie, możecie sobie zobaczyć na zdjęcia, jak to fajnie wszystko wygląda, aż ma się ochotę, kurczę, poskładać taki model. To by było na tyle ode mnie, taki poradnik zakupowy, jeśli chodzi o skalę 1 do 72. Samolot jest z okresu II wojny światowej. Co jeszcze mogę dodać? Oczywiście te samoloty, to jest dla tych mniej doświadczonych zakupowiczów, one są bez farb sprzedawane i bez kleju, więc jeżeli chcecie po prostu dobrać, to tutaj są też odpowiednie działy. Narzędzia, tutaj są, jeżeli będzie narzędzia, to będą kleje. Też warto patrzeć na popularność, czyli co się sprzedaje i tak dalej, więc możecie tutaj do tego dokupić klej, farby. To już jest bardziej skomplikowana rzecz, ponieważ każdy producent jak gdyby do danego modelu też tutaj są malowania. I tutaj też Tamiya na przykład daje jak gdyby rekomendacje, jeśli chodzi o farby, to tutaj jest taka lista farb, które są potrzebne. Też nie wiadomo, czy wasz facet, czy tam wnuk i tak dalej posiada farby. Być może ma farby, jak gdyby głównym przedmiotem jak gdyby prezentu to jest właśnie model. Bo gdyby chcieć tutaj taki zestaw zrobić cały, no to też można by było coś takiego zrobić, że do tego dołożyć też wszystkie farby, ale czasami jest to niepotrzebne, bo coś już jest z farb na przykład, ale gdy dopiero zaczyna, nie ma tego wszystkiego, no to też odsyłam do swoich filmów. Też tam mówię, też tam chyba też coś kompletowałem, jakieś takie początkowe zestawy do składania, co jest potrzebne i tak dalej. Na tym bym chyba zakończył ten poradnik zakupowy, jeśli chodzi o myśliwce z drugiej, bo to wszystko, co oglądaliście, to są myśliwce z II wojny światowej w skali 1 do 72, modele plastikowe. Co tutaj jeszcze dużo mówić? Czasami, tak tutaj macie 28 zł, czasami warto dołożyć to troszeczkę więcej pieniędzy. Pamiętajcie, że bardzo często wyższa cena to jest lepsza, jakoś tak 95% tak jest, że płacicie więcej i dostajecie jak gdyby więcej. Tak są te modele wyceniane. Czasami zdarzają się jakieś takie niechlubne wyjątki, ale tutaj o tym nie będziemy
mówić. Rekomendacje ode mnie macie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie modele są u mnie w galerii, to też zapraszam rafhardmanifo.pl. Tak chyba się nazywa moja strona. Tam też jest galeria, możecie zobaczyć, jakie modele wykonuję. Dzięki za oglądanie. Miłej nocy, miłych świąt i do zobaczenia. Ho, ho, ho w następnym odcinku.